Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy w nowym filmie. Dzisiaj zapowiadana druga część zakupów z Polski. Różne rzeczy, trochę spożywczych, trochę rzeczy do czyszczenia, do prania, trochę do ogrodu, trochę różnych dodatków. Także zaczynamy, zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, jak już pewnie widzicie, ta paczka z większością z tych rzeczy przyszła dzisiaj, znaczy została nam doręczona dzisiaj rano. Ja to wszystko sobie przygotowałam, rozłożyłam właśnie tą chemię, jedzenie tutaj na wyspie, kosmetyki na górze, no i nagrałam właśnie tą pierwszą część, schodzę na dół, a tak jak widzicie, jedna, ta największa rzecz już jest zajęta. Kot oczywiście, jak to koty, koty wszelkie pudełeczka uwielbiają, albo na przykład właśnie kocyki, albo jak się coś w domu, wiecie, przemieszcza, jeżeli jedna rzecz leżała, nie wiem, na pufce, teraz ją przełożycie na łóżko, no to u nas od razu na tej rzeczy jest kot. Albo oczywiście czarne ubrania, nie? Gdzieś tam pozostawione, to też jest taka rzecz. Także zaczniemy właśnie tak po kolei. To jest... Oho, co on dotykam twojego kocyka? No przepraszam, to nie jest twój kocyk i nie będzie twój, ale no poleż sobie na tym. To jest koc, taka narzuta powiedziałabym, piękna, różowa, z Home & You. To jest rozmiar chyba ten największy, on ma chyba 220 na 200, albo 40, albo 260, tylko takie były dostępne akurat w tym sklepie, w którym ja byłam. One tam różne miały kolory, ale oczywiście ja, wielka fanka różowego, kupiłam taką. Także to już zostawmy. Kolejna rzecz, kolejne rzeczy, raczej słuchajcie, jest to zapas, zapas ręczników, naprawdę duży, bo muszę wam powiedzieć, że już dawno ich nie kupowałam, a to jest taka rzecz, która po kilku latach po prostu trzeba sobie coś dokupić, dlatego tyle kompletów, tutaj jeszcze brakuje dwóch, mam jeszcze taki zielony mały i taki szary, dlatego, bo po prostu była promocja, minus 90% na drugą rzecz, ale szczerze mówiąc ja mam wrażenie, że te rzeczy są droższe niż były te dwa lata temu, że teraz taki duży ręcznik kosztuje 89 zł, ale wydaje mi się, że kiedyś one były po 69, natomiast nadal jak wiecie, jak skorzystacie z tej promocji, druga rzecz za 90%, no to to się opłaca na pewno bardziej niż kupować tutaj. Więc właśnie kupiłam kilka kompletów, no bo po prostu już to co mam to wymagało uzupełnienia. Bardzo lubię ten wzór, tutaj jest akurat beżowy. Widać to? One oczywiście wymagają uprania, ale bardzo, bardzo mi się to podoba. Są szare, chyba jaśniejsze, ciemniejsze, kilka jest różnych, ale akurat taki już kiedyś je miałam, ale to już było bardzo dawno temu. Bardzo lubię ręczniki z Home & You, bo one są po prostu, kot się teraz myje, bo one są po prostu dobrej jakości. Naprawdę fajne, mięciutkie, grube, nie są takie, wiecie, naprawdę są fajne, dlatego właśnie to kupiłam. Czy coś jeszcze z Home & You? Z Home & You chyba tyle. Co dalej? Dalej, słuchajcie, z takich rzeczy do domu oczywiście kupiłam zapaszki, dorodki, wzięłam trzy. Dlaczego wzięłam? Bo mam jeszcze jeden z tych ostatnich, które gdzieś tam mi mama przysyłała, różowe oczywiście, moje ulubione zapachy, to mamy tak, mamy truskawki ze śmietaną i konfitura malinowa, mam jeszcze trzeci, też konfitura malinowa, to są moje ulubione, słuchajcie, one są w Rossmanie, no w tych wszystkich drogeriach, ale są w Lidlu i w Lidlu kosztowały 18 zł. Dlatego kupiłam po prostu, no bo w Rossmanie chyba nawet po promocji, tak na promocji, kosztują 23 albo 26. Także, a wydaje mi się, że wcześniej ich nie było w Lidlu, bo nawet moja mama była zdziwiona, bo mówi, że nie widziała wcześniej. Więc być może nie wiedziałyście, to wam daję znać. Patyczki przywiozłam, są w innym miejscu, bo przywiozłam je za pierwszym razem, a to przyjechało dzisiaj. Kolejną rzeczą, i tutaj niestety mały smuteczek, bo kupiłam w Pepco dwa piękne różowe, zobaczcie, takie wytłaczane, jakieś liście. Piękne kubeczki, kupiłam dwa, jeden się zbił. Niestety, pierwsza rzecz po tylu latach, która nie dojechała, ale fajne. Za 5 zł, pamiętam, że taka była cena. I tutaj widzę, że jest napisane, że można myć w zmywarce. Z takich rzeczy do domu mam jeszcze jedną przepiękną rzecz.
której trzymam różne tutaj nasionka. Zobaczcie, z Bolesławca dostałam, bo nie kupiłam. To był jakby prezent na Dzień Kobiet zamiast kwiatów, no bo kwiatów sobie nie zabiorę, a to mogłam sobie zabrać. Piękna miska. Byliśmy na rynku i był właśnie sklep, w którym były takie różne rzeczy. Ja już też ją przywiozłam za pierwszym razem w bagażu podręcznym, słuchajcie. Tego nie... no wolałam nie ryzykować i nie pakować tego do... czy do tego rejestrowanego, czy do tej paczki, która dzisiaj była busem podana. Tylko wolałam to zabrać ze sobą po prostu w podręcznym, żeby temu się nic nie stało, prawda? Gdzieś tam to było, włożyłam w ubrania, no i oczywiście dotrwało, bardzo się cieszę. Piękna miska z Bolesławca. Mam kubeczek, który będzie do niej pasował. Zaraz wam pokażę. O taki, widzicie? To jest ten sam wzór. Mamy go już od, naprawdę od wielu lat. Myję w zmywarce, nic mu się nie dzieje, także jak to zobaczyłam, to po prostu oczy mi się zaświeciły. No i kupiliśmy, także coś takiego. Jeżeli widzieliście, że przed chwilą kot sobie mył to, co sobie może nie powinien myć publicznie, to przepraszam, natomiast koty bywają takie zdradzieckie i takie rzeczy potrafią robić po prostu za waszymi plecami przed kamerą. Tak, także idąc dalej, byłam w centrach ogrodniczych w dwóch i zrobiłam taki mały zapas nasionek, których może w zeszłym roku nie mogłam kupić, to mama mi powiedziała, żebym sobie posadziła maciejkę. W sumie już to powinnam zrobić. Także mam maciejkę po prostu, żeby ładnie pachniała. Mamy lubczyk, mamy ogórki. Nie wiem, czy je posadzę, ale tak wiecie, na wszelki wypadek to wzięłam. Tu mamy znowu lubczyk, koperek, bo właśnie w zeszłym roku nie mogłam kupić taki zwykły, najprostszy koperek. O, to nie, to Jurek, karta. Wzięłam też fasolkę szparagową, dwie. Zobaczymy, jak to będzie z tym sadzeniem. I słuchajcie, tu mama mi jeszcze kupiła bób. Jak się ładnie nazywał, Windsor biały. To też muszę właśnie poczytać, wiecie, jakie to rośnie, tak? Jak to się sadzi, żeby sobie potem nie zrobić krzywdy pomiędzy innymi sadzonkami. Wzięłam też nawozy. Nie wiem jeszcze, czy będę miała w tym roku surfinie czy te petunie, natomiast wiem, że właśnie moja mama tego używała zawsze tak naprawdę, odkąd pamiętam, i to się dobrze sprawdzało, więc wzięłam taki na wszelki wypadek. Myślę, że będziemy mieli tak jak w zeszłym roku w tych takich wiaderkach. I wzięłam do hortensji, no bo hortensje oczywiście mam, one w zeszłym roku sobie tak średnio radziły, dlatego właśnie pomyślałam, że wezmę im nawóz. I wzięłam jeszcze, tutaj mi się zgniotło niestety, wzięłam jeszcze taki, co to jest? To jest proszek, to się chyba rozrabia, oprysk po prostu na mszyce, opuchlaki, larwy, chrząszcze, na takie rzeczy, których nie chcemy w ogrodzie. No niestety mszyce, no to wiecie, no to się po prostu pojawia bardzo szybko na różach i blokuje im ich wzrost. Dalej, moi drodzy, kolejne rzeczy. Wzięłam, kupiłam dwa spreje. To są te z firmy Perfect House. Jak wiecie, ja bardzo lubię to mleczko do mebli i bardzo lubię, aczkolwiek nie mogłam kupić perfumy po prostu do wnętrz. Czy spryskać zasłony, czy schody. To fajnie pachnie i ten zapach rzeczywiście zostaje we wnętrzu. Wzięłam tutaj, to chyba w drogerii... Nie, to akurat było w Rossmanie. One chyba są głównie w drogerii Natura, natomiast u mnie no bo tam jest jeszcze ich więcej, to tej reszty nie było. Wzięłam na zapas M2, tutaj jest wersja do kuchni. Pachnie przepięknie, przepięknie. Jeszcze mamie to też wzięłyśmy. Naprawdę, zapach jest obłędny, ale na takich powierzchniach, jak ja mam blaty, one mają delikatny połysk, tak? To są blaty kwarcowe. Zostają smugi, niestety. Zostają smugi, więc można, wiecie, na mokro i trzeba od razu na sucho wycierać. Nie można gdzieś tam zostawić, no bo zostają smugi. Ale zapach jest przepiękny. Dalej. Cili Bang, bo ja jestem oczywiście fanką Cilita Banga i czarnego do jakiegoś, do wybielania różnych na przykład fuk. No i oczywiście tego pomarańczowego do mycia łazienki. Tutaj były nowe, w ogóle tam jeszcze był niebieski, też chyba do łazienki. To rodzice go kupili i tutaj był też do łazienki, tylko taki niby naturalny, usuwa 100% kamienia z kwaskiem cytrynowym. Zobaczymy, jeszcze nie używałam, on dopiero dzisiaj przyjechał. Także to, no i oczywiście, słuchajcie, uwielbiam, uwielbiam. Zrobiłam już dzisiaj jedno pranie.
To już nawet podczas prania po prostu czuć. Kupiłam 3 na zapas, duże płyny Cocolino. Moje ulubione zapachy to są te w tych fioletowych albo niebieskich butelkach. To jest orchidea i borówki. 2 takie wzięłam i tutaj jest jeszcze z bergamotką, także naprawdę bardzo świeże, fajne, jakby dosłownie perfumy do prania. Był jeszcze jeden taki zapach różowy, powiem wam, że żałuję, że go nie wzięłam, aż pomyślałam, nie, dobra, 3 takie duże wystarczą. Też w Rossmanie 10,50, taka duża butla, także... No i zostając już przy Rossmanie, słuchajcie, wychodziłyśmy już z Rossmana z siostrą i na końcu jest ta cała szafa, albo nawet... kilka tych regałów generalnie z jedzeniem. Ja tego nigdy nie próbowałam, a właśnie zapytałam i moja siostra powiedziała, że te rzeczy są naprawdę bardzo dobre. Powiem wam, że kupiłam tego trochę i 3 takie rzeczy ze sobą przywiozłam. Ta reszta też przyjechała w drugiej turze. To już jest puste, ale ja zachowałam, bo to jest po prostu, to jest coś pysznego. Warzywo, to jest takie smarowidło, paprykarz wegański ze słonecznikiem. To jest przepyszne, naprawdę. Następnym razem kupuję na zapas. Przepyszne. I wzięłam też takie, bo to już po prostu próbowałam, tak? Więc wiem, że to jest naprawdę bardzo smaczne. Mówię wam, jeżeli tego nie próbowaliście, to ja wam serdecznie polecam spróbować. Pyszne na jakąś kanapeczkę, czy nawet czasami takie krakersiki, to ja tak... jadłam. Nawet taką rzecz możecie po prostu gościom, jak ktoś do was przyjdzie, podać właśnie na krakersie, do tego jakiś ogóreczek. Super rzecz. Pasta z tofu z papryką i chili i tatar roślin. O, tatara nie próbowałam, ale pastę z tofu próbowałam i miałam jeszcze chyba taki smalczyk z cebulką. Pyszne, naprawdę. Żałuję, że w tej drugiej turze, w tej dzisiejszej paczce przyszły tylko 2. Natomiast jeżeli chodzi o te w słoiczkach, to mam jeszcze warzywo na pieczywo, suszony pomidor. Także mam nadzieję, że też będzie pyszne. I mam jeszcze czerwony burak, co mnie bardzo interesuje. Naprawdę super pasty, bardzo fajne rzeczy. Wzięłam jeszcze na testy hummusy. Tutaj mam hummus z suszonymi pomidorami i hummus z czarnuszką. Także dużo takich fajnych, zdrowych rzeczy do próbowania. Kaszotto z warzywami, te już chyba były troszkę droższe, ale też jest duży słoiczek. Też były różne, już nie pamiętam, ale wiem, że były różne rodzaje. Jak macie Rossmana, to pewnie znacie takie rzeczy. No ja 2 lata nie miałam Rossmana, więc nie próbowałam. Tutaj mamy warzywne danie wysokobiałkowe z czerwoną fasolą w stylu meksykańskim. Także widzicie, takie... no poszalałam trochę z taką ilością, ale no to jest jedzenie, więc wiecie, to się nie zmarnuje. I biopasztet z pieczonymi warzywami, to chyba będzie następna rzecz, jaką otworzę. O, fajnie, taki pasztecik z jedzeniem dla dzieci mi się skojarzył. To jeżeli chodzi o Rossmana. Dostałam też jeszcze na Dzień Kobiet takie 2 miody. Były bardzo fajnie zapakowane z firmy Bartnik. Tutaj jest cud, miód i malina, cud, miód i truskawka. Zobaczcie, też fajne. Ja miody bardzo lubię. Może nie na kanapkę, ale do herbaty po prostu. Dlatego oczywiście przywiozłam sobie mój ulubiony miód, który do tej pory podawała mi mama. Właśnie teraz sobie kupiłam taki duży słoik, żeby był. Czy coś jeszcze, tak to je patrzę, bo trochę się bałagan zrobił. Jest jeszcze taka rzecz, którą może nie będę wam konkretnie pokazywała, ale mówiłam, że na Dzień Kobiet zrobiłam sobie sama sobie prezent, tak, oprócz paznokci, laminacji brwi. Zrobiłam oczywiście to, co najważniejsze, czyli takie podstawowe. Podstawowe, ale wzięłam w pakiecie po prostu badania. Takie, wiecie, typowe dla kobiet, no i tam wyszły różne rzeczy, dlatego właśnie dzięki mojej siostrze, która okazała się po prostu specjalistą od odczytywania takich wyników badań, które po prostu wszystko to, co ona powiedziała, potwierdził potem lekarz, zna się na takich rzeczach jak suplementy, jak takie witaminy, to co powinniśmy brać, no mówię wam, strzela po prostu jak z rękawa tymi nazwami wszystkich leków czy tych wszystkich badań. Ja byłam po prostu zachwycona i zadziwiona. Kupiłam po prostu suplementy różne, takie wiecie, podstawy, omega 369. Tu jakiś, żeby sobie polepszyć pewne wyniki. Także przywiozłam dużo takich właśnie suplementów, przywiozłam też dużo leków, jakieś aspiryny, ACC, takie rzeczy, których tutaj nie ma albo po prostu są trudno dostępne. No bo jednak w Anglii to wiecie co, paracetamol na wszystko albo...
zjedz kanapkę. To u mnie była taka pani pielęgniarka w szkole, która na wszystko miała jedną odpowiedź: boli mnie głowa, proszę pani, zjedz kanapkę, boli mnie brzuch, zjedz kanapkę. I no może to też coś tam ma w sobie, ale tak, tak tutaj jest w Anglii też. Jest mały wybór tych leków. Kupiłam jakieś rozpuszczalne, musujące, aspiryny, jakieś syropy, takie rzeczy. Ale tego nie będę pokazywać, tylko mówię właśnie, że po prostu uzupełniłam takie braki, suplementy, witaminy i leki. I to wszystko, moi drodzy. Trochę tego jest. Teraz myślę, że czas na to. Ja się bardzo cieszę, prawda? Takie zakupy cieszą mnie tak samo jak te kosmetyczne. I powiem, że bardziej, ale cieszą mnie tak samo. Także to już wszystko. A kupiłam jeszcze, słuchajcie, przywiozłam jakieś tam rzeczy Jurkowi, jakieś, wiecie, linkę hamulcową, jakieś bity, takie rzeczy. Kupiłam mu jeszcze dwie koszulki i kupiłam sobie jedną koszulkę, taką do biegania po prostu, na siłownię jak chodzę, bo to jest kolejny temat zaraz po ręcznikach, który powinnam uzupełnić, odświeżyć. Tylko że dzisiaj ją uprałam i jest mokra. Także pokażę Wam gdzieś tam w innych filmach. Także to wszystko, co kupiłam, już więcej takich filmów nie będzie, pokazałam Wam w dwóch częściach. Ja teraz zabieram się za sprzątanie, za rozkładanie tego wszystkiego. Być może nawet poczytam i coś tutaj sobie dosieję, zobaczymy jak to wygląda. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!